Czy w tym bloku zadajemy teraz pytanie od telewizji Wybrzeże? Bardzo proszę. Dobrze, ja pozwolę sobie przeczytać najpierw również to pytanie, a potem przekażę kandydatom. Banino i Chwaszczeno, miejscowości terytorialne należące do gminy Żukowo, mentalnie zaś silnie związane z Gdańskiem i Gdynią. Tam mieszkańcy pracują, chodzą do szkół. Czy mają panowie pomysł na to, aby mocniej związani byli z miejscem zamieszkania niż z Trójmiastem? Jako pierwszy będzie odpowiadał pan Żurawicz. Pytanie dla panu, proszę bardzo. Znaczy, mieszkańcy Chwaszczyna i Banina to jest, są integralną częścią gminy Żukowo, dlatego nie można tutaj pozbawić tych dwóch miejscowości również dostępu do wielu dóbr gminy Żukowo. Miejscowości Baninie, ostatnio oddaliśmy szkołę, ona głównie jest skierowana do dzieci, ale to te dzieci w ostatnich latach, tak nastąpił wielki przyrost, że trzeba było podjąć decyzję o budowie tej szkoły. To mieszkańcy Banina to rzeczywiście w dużej mierze to są mieszkańcy Gdańska, tak samo mieszkańcy Chwaszczyna to w znacznej części to są mieszkańcy Gdyni i również Gdańska czy Sopotu. Dlatego wszystkie inwestycje, które realizujemy, zachęcamy do tego, aby stworzyć takie same warunki jak dla naszych mieszkańców, a jednocześnie zachęcić ich do tego, aby się u nas osiedlali, zamieszkali i byli jednocześnie związani z gminą, co daje nam podstawę do tego, że budżet gminy Żukowo będzie wzrastał z tytułu podatków, które oni po prostu pozostawią w gminie Żukowo. Myślę, że tych sfer oprócz szkół, oprócz dróg, stworzenie bezpieczeństwa na terenie tych wsi, to jest zadanie jakby dla mnie na nową kadencję. Chodzi o to, żeby zachęcić ich do pozostania i mieszkania na terenie gminy Żukowo. Ale też chcę powiedzieć, że część tych mieszkańców integruje się w środowisku wiejskim. Część mieszkańców pracuje już w radach sołeckich, które powodują, że coraz bardziej one są aktywne i rozwiązują niektóre problemy mieszkańców w danej miejscowości. Dziękuję bardzo. Jako na pewno Banino i Chwaszczyna to są miejscowości najbardziej rozwojowe w naszej gminie i przede wszystkim ci mieszkańcy muszą poczuć, że są traktowani poważnie po partnersku. Wszelkiego rodzaju inwestycje mniejsze czy większe, które mają znaczenie bezpośrednio dla nich, muszą być konsultowane i te konsultacje powinny być uszanowane. I wtedy samorząd buduje takie więzi partnerskie. Jeżeli chodzi o inwestycje, to rzeczywiście muszą te miejscowości, ja to gwarantuję, uczestniczyć w partycypacji, w podziale budżetu tak, jak do tego budżetu wkładają, czyli przynoszą korzyści. Bo największy udział dochodów gminy to są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Wszyscy ci, którzy się osiedlają, budują domy, to są osoby, które są średnio zamożne czy zamożne. I ten odpis podatku dochodowego na jednego mieszkańca, no to jest 38% tego podatku, jest naprawdę znaczącym w budżecie gminy. A więc przede wszystkim trzeba ich integrować, budować miejsca tak zwanej przestrzeni publicznej, budować dobre połączenia komunikacyjne zarówno z Żukowem, jak i z Trójmiastem. I wtedy, kiedy będą czuli, że są traktowani tak, jak wszyscy mieszkańcy, czyli po partnersku, kiedy z nimi prowadzi się dialog, będą na pewno czuli się mieszkańcami tej gminy, będą na pewno jakby tymi, którzy tworzą tę gminę, bo gminę tworzą wszyscy jej mieszkańcy. I myślę, że w ten sposób można ich po prostu przyciągnąć, zachęcić i te tendencje jakby tworzenia gminy Chwaszczyno czy Banino w ten sposób się zniweluje. Po prostu razem tworzymy gminę Żukowo. Dziękuję. Zaczynamy panowie kolejną, tak powiem, rundę naszego pojedynku.
I tym razem będziecie zadawać pytania wzajemnie. Każdy z panów zadaje kandydatowi te dwa pytania. Ustaliliśmy, że jako pierwsze pytanie będzie zadawał pan Jerzy Żurawicz. Przypominam tylko, że mamy czas ograniczony na zadanie pytania 15 sekund, więc proszę, żeby to były pytania merytoryczne. Tak jak, że tak powiem, które konkretne, które pozwolą jasno odpowiedzieć osobie pytanej na to właśnie zagadnienie. Proszę bardzo, pan Jerzy Żurawicz. W swoim programie wyborczym obiecuje pan współpracę z Gdańskiem, Gdynią, polepszeniu dróg dojazdowych do tych miast. Są to drogi krajowe. Czy zamierza pan ze środków gminnych budować dodatkowe drogi do tych ośrodków? Jeszcze przygotujemy ten czas. Tak. Dwie minuty na odpowiedź. Proszę bardzo. Oczywiście, że nie budować dróg krajowych. To jest zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast mamy drogi lokalne. Mam tu na myśli drogę powiatową Surmin-Potomin. Mam tu na myśli zabiegi i walkę o to, aby Chwaszczyno nie zostało odcięte poprzez budowaną obwodnicę metropolitalną. I przy tym procesie inwestycyjnym trzeba zadbać, żeby lewą stroną przy wieży ulica Polna i inne, wykorzystać projektowany wiadukt, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponuje przy tej budowie. Więc chodzi o drogi lokalne, bo zadaniem gminy jest budowa dróg lokalnych, a przede wszystkim jest ułatwianie życia swoim mieszkańcom. A więc w tych kategoriach drogi krajowe, tam jako przyszły burmistrz razem z Radą zamierzam walczyć o poprawę bezpieczeństwa, budowę ścieżek rowerowych, które też będą łączyć nas z Gdańskiem, z Gdynią, jako tymi centrami, w których możemy uzyskać dobra kultury, dobra edukacyjne i korzystać z tych urządzeń, które są charakterystyczne dla wielkich miast. Dziękujemy bardzo. Ja przypominam, że dwie minuty panowie to maksymalny czas na odpowiedź. Oczywiście, jeśli ktoś uzna, że wystarczy mu krótszy czas na odpowiedź, może z tego skorzystać. No, pytanie pana Wojciechowskiego dla pana Jerzego Żurawicza. Pan burmistrz wspomina o pozyskanych środkach zewnętrznych. Wymienię trzy inwestycje i chciałbym zapytać, które z tych zadań zostało. Umowy zostały podpisane przez pana. Otóż kanalizacja deszczowa w północnej części Łukowa. Panowie, tak jak mówiłem, ten jednak rygor czasowy nas obowiązuje, więc dlatego prosiliśmy, żeby te pytania były konkretne. Jeszcze raz, jest, będzie pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Tak. Tak? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o, owszem, środki unijne, znaczy umowa na deszczówkę tak zwaną dla Żukowa była wcześniej załatwiona, z tym, że cały proces podpisania umowy z marszałkiem, jak i również tą techniczną stronę wykonałem ja. Umowę podpisałem. Mówię, że podpisałem z marszałkiem umowę o finansowaniu tej umowy. Była umowa podpisana wstępna, ale ona została skorygowana z uwagi na określone i zmniejszenie zakresu zadań tej inwestycji. Umowa na dotację została podpisana przez poprzedniego burmistrza. Nie potrafię panu tak samo jak w innych kilku zadaniach odpowiedzieć na to w szczegółach, ale chcę panu powiedzieć, że marszałkiem na zmniejszony zakres zadania, gdzie to zadanie zostało okrojone do 6,8 miliona, podpisałem ja i tą umowę ja podpisałem, tą umowę ja realizowałem, co mam też uwagi jakieś co do niektórych rzeczy z pierwszej umowy, to wykonałem ja moimi służbami, podpisałem marszałka. Proszę panów, żebyśmy tego rygoru czasowego się trzymali. 15 sekund na zadanie pytania. Drugie pytanie. Kolejne pytanie. Chciałbym tutaj zadać panu pytanie. Krytykuje pan inwestycje szkoły w Baninie. Nie poparł pan na sesji Rady Miejskiej. Proszę powiedzieć, co pan zrobi przez ostatnie 4 lata, żeby poprawić los tych dzieci. Proszę pana. Tak, jeszcze poprosimy właśnie. 2 minuty na pana.
Marcina Pędowskiego. Proszę pana, jeżeli chodzi o inwestycje szkoły w Baninie, to doskonale pan wie, że to między innymi ja, jako przewodniczący rady, zabiegałem z poprzednim burmistrzem o to, aby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej. Na sesji w 2011 roku, wtedy, kiedy pan zdecydował o odrzuceniu pewnego projektu, mówiliśmy, że to jest nieekonomiczne, że to opóźni inwestycje. Wskazywałem na korzyści, jakie będą z tytułu uruchomienia szkoły nowej i gimnazjum w tej starej podstawówce. Wyliczałem, przedstawiałem liczby. Pan przedstawił Radzie informację, że za 16 milionów pan zbuduje tę szkołę piękną, z salą gimnastyczną. Okazało się, że na tą inwestycję wydaliśmy już 35 milionów i wydamy jeszcze, jakbyśmy gimnazjum budowali, następne pewnie 7 milionów, a więc wyszłoby znacznie więcej. A więc proszę nie mówić, że ja byłem przeciwny w związku z tym, że pan jako burmistrz zmarnował poprzednią dokumentację. Wstrzymywałem się od decyzji dlatego, żeby pokazać jakąś tam dezaprobatę do takiego działania. Natomiast nigdy nie byłem przeciwko. Dla mnie inwestycje oświatowe, jeżeli pan pamięta, to w poprzednich kadencjach budowaliśmy 7 sal gimnastycznych, rozbudowywaliśmy szkoły, tą bazę oświatową poprawialiśmy. Stworzyłem osobiście system stypendialny, który nagradza do tej pory najzdolniejsze dzieci i młodzież za osiągnięcia w nauce, w sporcie, w kulturze, a więc no, to chyba nie ja jestem tym adresatem, który nie chciał, żeby dzieci miały szkołę. Chcę, co więcej, chcę, żeby taka szkoła została zbudowana, rozbudowana w Żukowie. Dziękuję bardzo. 15 sekund dla Wojciecha Gronkowskiego na zadanie pytania Jerzemu Żurowi. Otóż panie burmistrzu, chciałbym dopytać, pytałem o te inwestycje, czy dobre projekty przygotowane przez poprzedników mają znaczenie dla możliwości pozyskania środków unijnych? Jeżeli tak, to proszę mi powiedzieć, panie burmistrzu, który powstał z pana inicjatywy? Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, to z mojej inicjatywy powstały już 2 schetynówki, nie ulega wątpliwości. Dofinansowanie jedna, już jesteśmy po ocenie drugiego wniosku. Zostaliśmy skwalifikowani na drugim miejscu i daje to podstawę do podpisania tej umowy i schetynówka w przyszłym roku na pewno będzie zakończona. Jeżeli chodzi o pozostałe środki, to pozyskanie środków zewnętrznych na budowę szkoły w Baninie. Co by nie powiedzieć, ta szkoła stała się szkołą większą, oszczędniejszą, ekologicznie zastosowano najnowsze rozwiązania pozyskania w ramach projektów odnawialnych energii, gdzie dostaliśmy dodatkowe pieniądze. Także myślę, że tutaj środki, które spłynęły do gminy, to są nie dosyć znaczące. Również powstała w ramach całego procesu rewitalizacji wspólnie z parafią w kościele w Żukowie. Zrealizowaliśmy projekt odnowy dolnej części Żukowa. Także tych przykładów myślę, że jest znacząca ilość. Nie mówię już o środkach, gdzie w ramach EFES-u zbudowamy na szkolenia dla młodzieży, dla dzieci. Także tutaj można pozyskać, pozyskujemy bardzo dużo. Skatepark powstał, też dofinansowany ze środków unijnych, z obszarów wiejskich. Powstawały również drogi wiejskie, polepszenie, czyli dostaliśmy też pieniądze. Także mówię o kwocie 25 milionów złotych. To jest kwota, która gmina pozyskała na szereg zadań, które
powstały. Dziękuję bardzo. Tym samym, drodzy Państwo, zakończyliśmy kolejną rundę naszych pytań. Teraz myślę, że chyba najbardziej ciekawa ta